20 października 2012 roku w Pałacu Ślubu w Warszawie odbył się ślub legendy polskich zapasów Andrzeja Suprona i jego partnerki Edyty Bucharskiej. Państwo młodzi podjechali do Urzędu Stanu Cywilnego białą limuzyną. Andrzej Supron jest wicemistrzem olimpijskim w zapasach w stylu klasycznym. Srebrny medal wywalczył w 1980 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Jest również mistrzem świata i Europy. W 1994 roku został odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada tytuł zasłużonego mistrza sportu oraz 6-krotnie został odznaczony srebrnym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Obecnie wspiera młodych sportowców i jest komentatorem sportowym. To jest ważny element w moim życiu, bo każdy ślub to jest element, który wieńczy jakieś tam dzieło, prawda? Sport jest jedno, a życie prywatne jest jakby drugim. Aczkolwiek jedno i drugie jest ze sobą bardzo ściśle związane. Jak to się mówi, jeżeli się ma poukładane w domu, to łatwiej jest później trenować i myśleć o tym, żeby osiągnąć sukces. Cieszę się bardzo, że to dzisiejsze, jak to powiedzieliście, moje święto, upłynęło w bardzo miłej atmosferze, że mogłem zaprosić swoich przyjaciół, których spotkałem na swojej drodze. To jest ogromne szczęście, że można spotkać takich ludzi, przekroju, prawda, artyści, aktorzy, sportowcy, no ludzie, ponieważ my sportowcy jesteśmy tacy, że otwarci jesteśmy na wszystkich, a ja jestem osobą bardzo, bardzo otwartą, taką spontaniczną, tam też mam rozległe przyjaźnie i wyrazem tego była ich obecność, także cieszę się bardzo, że mogłem ten taki szczególny dzień uczcić w gronie swoich najbliższych.